Czasami wpada mi do ręki książka, co do której nie wiem jak się zabrać i co przedstawić. Co miałbym ci powiedzieć o sztuce, na której się nie znam? Byłem w życiu w różnych muzeach, ale spoglądając na obraz albo rzeźbę, nie jestem w stanie nic o nich powiedzieć. No może oprócz tego, czy eksponat jest według mnie ładny albo nie. O niczym innym nie mam pojęcia. Dlaczego akurat Mona Lisa Leonarda da Vinci miałaby być najwspanialszym obrazem, jaki kiedykolwiek powstał? Dlaczego jest najsłynniejszy, warty według szacunków prawie 750 milionów dolarów, a prace innych utalentowanych malarzy są mało warte? Czy można to wyjaśnić komuś, kto nie ma umiejętności technicznych i wiedzy? No więc z pomocą posłuży nam książka Sztuka, przewodnik dla lubiących rozkminiać bez bólu, Erik Grzymkowski. Link do niej znajdziesz w opisie i komentarzu pod filmem. Ta książka w prosty sposób wyjaśni nam pojęcia, na których sztuka się opiera.